Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o sposobach na piękną skórę. Bardzo często, i to nie tylko kobiety, zadają mi tego typu pytania. Co zrobić, aby nasza skóra była piękna, gładka, miała ładny koloryt? Jak pozbyć się wszelkiego rodzaju przebarwień, na przykład po trądziku, różnych zmian, blizn na twarzy? Co zrobić, aby ta skóra miała jednolity koloryt, piękny koloryt, była zdrowa, aby wszystkie takie te zmiany zniknęły, przebarwienia zniknęły, a także jak pozbyć się cieni pod oczami. Moi drodzy, jak wiecie, ja od wielu, wielu lat specjalizuję się w różnych receptach ziołowych, także właśnie tych z innych krajów, gdzie w czasie moich podróży było mi dane poznać bardzo wiele kultur i bardzo wiele różnych sposobów. I czasami muszę Wam powiedzieć, że z ubolewaniem patrzę na tą naszą Europę, gdzie wiara, która w tej chwili w niej króluje, przyczyniła się również do tego, i to w dużym stopniu, że tak zwane czarownice zostały spalone i z nimi razem ta w większości, praktycznie w 90% cała wiedza na temat takich właśnie sposobów leczenia, upiększania i tym podobnych. Dlatego musimy czasami sięgać do Orientu, musimy sięgać do innych kultur, gdzie ta wiedza jeszcze jest, aby sobie w różnych rzeczach pomóc. Na szczęście jest w tej chwili możliwość, aby skorzystać z tamtych specyfików, jeżeli nasze po prostu popadły w zapomnienie. Pomóżmy tej wiedzy, aby przynajmniej ta wiedza przetrwała i szła dalej. Moje drogie dziewczyny, ale nie tylko, bo wiele mężczyzn również pyta o to, co zrobić z takich domowych sposobów, aby nie trzeba było sięgać do chemii, zabiegów takich sztucznych, upiększających w jakichś studiach kosmetycznych, które więcej czasami zniszczą niż mogą nam pomóc. Mamy coś, co bardzo, bardzo jest czymś wspaniałym i przynosi niesamowite efekty. A mianowicie mamy przyprawę o nazwie kurkuma. Można ją praktycznie wszędzie dostać i oczywiście starajcie się, aby była ona z upraw ekologicznych, takie również są w sprzedaży. I możecie ją wykorzystać do takich właśnie zabiegów, aby Waszą skórę upięknić, aby wszystkie przebarwienia, wszystkie blizny stopniowo poznikały. Mniej więcej już po 2 tygodniach stosowania, codziennego stosowania, zauważycie, jaka niesamowita poprawa następuje. I teraz co robimy? Taką zmieloną kurkumę, tak jak będziecie to widzieć na zdjęciach z tych kultur wschodu, mieszamy na przykład z wodą i nakładamy na twarz, na szyję, na dekolt, możecie nałożyć nawet na całe ciało. I czekamy, aż ona wniknie w głąb naszej skóry i gdy zaczyna wysychać, możecie ją zmyć. Wielu osobom będzie trudno pozbyć się tego żółtego koloru, dlatego do zmywania najlepiej używamy olejku. Możecie po takiej maseczce przy pomocy olejku, wacika zmyć ten nadmiar koloru żółtego. Możecie oczywiście wykonać maseczkę na noc, gdzie w ciągu nocy ten kolor troszeczkę zniknie. W większości nie będziecie mieć z tym problemu. Tą maseczkę z kurkumy możecie nakładać w takiej wersji bardzo prostej. Możecie ją również pomieszać z innymi rzeczami, jak na przykład awokado. Osoby, które używają miód, mogą użyć miodu. Możecie ją pomieszać z sokiem z cytryny. Eksperymentujcie, aby znaleźć tą mieszankę, która będzie dla Was najlepsza. Ale ta właśnie przyprawa jest odpowiedzialna za to, że nasza skóra jest gładka, rozjaśniona, przebarwienia znikają, wraca blask dla tej cery zmęczonej, szarej, następuje takie rozświetlenie, ale także pomaga ona przy łuszczycy, przy stanach zapalnych i tym podobnych. I oczywiście również na cienie pod oczami. Jeżeli Wy próbujecie, dajcie mi znać w komentarzach czy w listach prywatnych, czy u Was również przyniosła ona zadowalające rezultaty. I teraz jeszcze odpowiadając na to pytanie, jak możecie sobie jeszcze pomóc, jest
w moim sklepie Magiczny Świat talizman upiększający na kamieniu rodonicie, to znacie z rytuału Afrodyty, który miał miejsce, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku albo nawet już 2 lata temu. I ten kamień również przynosi wspaniałe rezultaty dla naszej skóry, upiększenia. I macie również w mojej nowej książce, Jak rozmawiać z aniołami, tekst rozmowy z archaniołem Rafałem, który jest odpowiedzialny za uzdrowienie. Jeżeli te zmiany są zmianami chorobowymi, to możecie również wykorzystać ten tekst, aby ułożyć taką rozmowę i poprosić o wyleczenie waszej skóry. Dla osób, które nie mają ani ochoty, ani czasu, aby inwestować w siebie, jest również rytuał indywidualny, upiększający z moją pomocą. Wszystkie linki znajdziecie tutaj pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, taki troszeczkę inny, ale o przepisy, o różne takie wskazówki chyba najczęściej mnie prosicie, a ja zawsze odkładam to jak gdyby na ten moment, gdy będę miała troszkę więcej czasu, ale jakoś przez te wszystkie lata ten czas zawsze go brakuje, dlatego postaram się takie filmiki pomiędzy innymi wpleść tutaj również na tym kanale i mam nadzieję, że te wskazówki będą dla was pomocne, aby sięgnąć do tych sposobów bardzo prostych i niezwykle pozytywnych, niezwykle efektywnych i nie mają one żadnego porównania ze sztucznymi maseczkami, które kupujecie gdzieś w supermarkecie, które na dłuższą metę tylko niestety pogarszają stan waszej skóry. Dziękuję za waszą uwagę i jeżeli filmik wam się spodobał, bardzo proszę o kciuka w górę. Możecie go również przesłać do tych osób, które mają problemy z trądzikiem, problemy ze skórą. Czasami może to komuś bardzo, bardzo pomóc, bo ja wiem z mojej praktyki pracy z wami, że gdy ta skóra, szczególnie na twarzy, czy na plecach, czy na dekolcie, jest jakaś zmieniona chorobowo, to oddziaływuje to automatycznie na waszą psychikę. To jest takie błędne koło, ponieważ te zmiany często mają podłoże psychosomatyczne, a potem ta zmiana i wasz wygląd odbiera wam pewność siebie, bardzo źle wpływa na miłość do samego siebie, do kochania siebie i to niestety znowu jest błędne koło i tych zmian będzie coraz więcej. Czyli jeżeli możemy sobie w jakiś sposób pomóc, to taki sposób, aby komuś podać taką wskazówkę, może komuś również w cudzysłowie uratować życie. Dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Wasza Maria Bukarti.